Przepraszam bardzo. Jutro o 12 jest przesiadka. Tak. Zamaskowany człowiek. Nie wiadomo kto stoi. Ale potem, a ty masz drugie, tak. W imieniu prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz zarządu Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej serdecznie witam wszystkich Państwa, także internautów, którzy za pośrednictwem portalu gdańsk.pl oglądają transmisję z tego wydarzenia na uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpocznie złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów dowódcy garnizonu Gdańsk panu pułkownikowi Piotrowi Piątkowskiemu. Staw się lewo, prawo, bo lewo masz pód. Przez tym cię tego z... Na prawo, chodź! Proszę Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej o odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Kompania, chodź, chodź, na prawo, chodź! Thank you.
zabranie głosu proszę zastępcę prezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Grzelaka. Drodzy kombatanci, szanowni państwo, 76 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz dowódcy Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego, wybuchło Powstanie Warszawskie. Największy zryw i największa akcja zbrojna podziemia okupowanej przez Niemców w Europie. Zadaniem Armii Krajowej było wyzwolenie stolicy i utrzymanie jej przez kilka dni, przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ale powstanie było nie tylko odpowiedzią na 5-letnią krwawą okupację. Było również rozpaczliwą próbą wywalczenia suwerenności w niezwykle trudnej sytuacji politycznej. Najlepiej wyraził to delegat rządu RP na kraj, wicepremier Jan Stanisław Jankowski-Sobul, mówiąc: chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Była to ostatnia szansa na ratowanie niepodległości Polski. W godzinie W do walki udało się zmobilizować od 25 do 35 tysięcy powstańców. Dysproporcja sił była skrajnie niekorzystna dla strony polskiej. Do powstania przyłączyły się również inne konspiracyjne formacje zbrojne. Uzbrojonych jednak było zaledwie 10% zmobilizowanych żołnierzy. Tymczasem Niemcy rzucili do walki regularne formacje wojska, SS, policji, żandarmerii i oddziałów pomocniczych wspomaganych przez ciężką artylerię i lotnictwo. Mimo to powstańcy odnieśli szereg znaczących sukcesów. Opanowali zwarte obszary Śródmieścia, Starego Miasta, Żoliborza, Mokotowa, Woli, Ochoty i Powiśla Czerniakowskiego. Celem powstania było wyrwanie Niemcom stolicy i powitanie przez legalne władze RP wkraczającej do niej Armii Czerwonej jako sojuszników. Stalin pozwolił jednak, by Niemcy bez przeszkód pacyfikowali miasto, dokonując wielu masowych zbrodni na żołnierzach powstania i na ludności cywilnej. Powstanie, planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Należy tu z całą stanowczością podkreślić, że gdyby nie odporność i patriotyzm ludności cywilnej, powstanie nie mogłoby utrzymać się tak długo. To ludność Warszawy zorganizowała sieć komitetów domowych i wspierała czynnie walczących. Powstańcza Warszawa stanowiła w tamtym momencie kawałek wolnej Polski. Realizowano tam ideały demokratycznej, wolnej Rzeczpospolitej. Jej cechą była obywatelska troska i tolerancja, również wobec przeciwników politycznych. Wobec braku żywności i wody 2 października 1944 roku, po 63 dniach bohaterskiej epopei, dowództwo Armii Krajowej było zmuszone podpisać akt zaprzestania walek w Warszawie. W czasie walek w Warszawie zginęło ponad 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Natomiast straty wśród ludności cywilnej szacowane są na potworną liczbę, od 150 do 200 tysięcy osób. Dziś, czcząc pamięć powstańczej Warszawy, posłuchajmy apelu o jedność nadanego przez cywilną radiostację Polskiego Radia w dniu 3 października 1944 roku. Sierpniowe powstanie warszawskie niech stanie się cementem stapiającym naród nasz w jedną bryłę. Zespolenie się żołnierzy, robotników, chłopów i inteligencji. Braterstwo lasu i barykady w walce przeciwko wspólnemu wrogowi.
wspaniała dojrzałość i determinacja ludzi prostych. Niech przypieczętuje wewnętrzną zwartość i moc narodu naszego. Niech nas zjednoczy na przyszłość tak, abyśmy mogli sprostać trudnym zadaniom, jakie stawia przed nami twarda rzeczywistość. Jedność tamtego warszawskiego sierpnia stała się fundamentem gdańskiego sierpnia 40 lat temu. Niech będzie również fundamentem jedności współczesnej Polski. O zabranie głosu proszę żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, prezesa oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów i jednocześnie prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, profesora Jerzego Grzywacza, pseudonim Tapir. Drodzy rodacy, mimo upływu tylu lat, kiedy słyszę syreny oznajmiające godzinę W, godzinę wybuchu powstania warszawskiego, przeżywam to bardzo mocno. Mam głębokie poczucie, że ta ofiara, o której zresztą wspominał przed chwilą pan prezydent, tych 180 tysięcy warszawiaków i 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, mimo tej olbrzymiej tragedii, że te ofiary nie poszły na marne. I właśnie chciałbym o tym powiedzieć, co czuję w związku z tym wielkim wysiłkiem, jakim było powstanie warszawskie, z tym wielkim bohaterstwem, ale też i z tą wielką tragedią. Myślę, że dla wszystkich Polaków fakt, że w walce z Niemcami hitlerowskimi nie pomogła nam Armia Czerwona, że Stalin zatrzymał ofensywę sowiecką, że ten fakt stał się ważnym memento, ważnym elementem naszej refleksji, co chce uczynić Stalin z Polską, zainstalowawszy w Lublinie swój komitet. I myślę, że ta świadomość, która była wynikiem decyzji Stalina zatrzymania ofensywy sowieckiej i niepomożenia powstaniu warszawskiemu, była takim elementem decydującym, że przez prawie półwiecze PRL-u nasz kraj nie został skomunizowany, a w każdym bądź razie posiadał bardzo wielu obywateli, którzy krytycznie odnosili się do zainstalowanego przez Moskwę reżimu w Polsce. I myślę także, że ta pamięć o tej tragedii sprawiła,
że Solidarność, o której wspominał tutaj również pan prezydent, była zdecydowana walczyć o zmianę reżimu, o zwiększenie, doprowadzenie do tego, żeby w naszym kraju była demokracja, że Solidarność chciała to uczynić w taki sposób, aby nie było ofiar, bo pamiętała, jaka wielką była ta hekatomba Powstania Warszawskiego. I jest jeszcze jedna rzecz, którą uważam, że zawdzięczamy ofiarom Powstania Warszawskiego. Stalin, gdyby wówczas nie zatrzymał tej ofensywy, prawdopodobnie zająłby całe Niemcy i historia Europy po wojnie, tej Europy Zachodniej, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Wiemy, że miał on imperialne przekonania i działania w swoim zamiarze. Fakt, że ofensywa ruszyła dopiero w styczniu, kiedy nasi alianci zachodni byli już w granicach Niemiec, sprawił, że ta sytuacja po wojnie wyglądała tak, jak dzisiaj dobrze wiemy, że Stalin nie był zdecydowanym zwycięzcą II wojny światowej. Ale to są refleksje, które są na marginesie tego wydarzenia. Dla nas jest to problem, który historycy podtrzymują do dnia dzisiejszego i sądzę, że jeszcze długo będzie trwała dyskusja na ten temat, czy powstanie było konieczne, czy należało je wywołać. Dla mnie jest to pytanie czysto akademickie, bo formułujemy je dzisiaj z perspektywy tego, co już wiemy, co się wydarzyło i po Powstaniu Warszawskim, i po zakończeniu II wojny światowej. Powinniśmy, myśląc o powstaniu, myśleć w tamtych kategoriach, w kategoriach ludzi poniżonych, ludzi gnębionych, ludzi niszczonych. Przecież to było 5 lat okrutnej okupacji niemieckich plejowskich. Wspominał o tym także dzisiaj pan prezydent. I dla nas wszystkich była to bezwzględna potrzeba, żeby zdobyć wolność, żeby zrzucić to jarzmo. Wtedy tylko, kiedy taka okazja się nadaje. I taka okazja nadarzyła się właśnie wtedy, gdy Armia Czerwona stała u bram Warszawy. Pamiętam, jak w dniu 1 sierpnia jeden z żołnierzy Armii Krajowej wspiął się na latarnię i zawiesił tam biało-czerwoną, których tutaj widzimy tyle. Nie wiem, czy z takim wzruszeniem, z takim poczuciem ważności tych dwóch kolorów, białego i czerwonego, dzisiaj przeżywamy, patrząc na te flagi. Ale wówczas był to entuzjazm
niesłychanie. I to charakteryzuje to poczucie człowieka, który był przez 5 lat upokarzany, a teraz stał się znowuż wolnym człowiekiem. Wolność jest podstawowym przymiotem człowieka. Obdarzył go nim Bóg. I nawet Bóg nie zabiera nam tej wolności, bo wiemy, że każdy z nas może odrzucić Boga, może powiedzieć: nie zgadzam się na Niego. Dlatego ta wolność jest czymś tak niezmiernie ważnym. Kończąc, chciałbym zaapelować do dzisiejszego pokolenia, szczególnie do pokolenia młodszego, aby pamięć o Powstaniu Warszawskim zawsze zachowywali i aby ten dzień był czczony po to, aby oddać cześć i hołd tym, którzy zginęli. I aby to stało się głęboką refleksją nad tym, jak należy działać w życiu, w polityce, aby uniknąć takich tragedii. Moje ostatnie słowa dotyczą tych, którzy zginęli. A wśród nich było kilku kolegów i koleżanek w moim wieku. Mieli zaledwie 15-16 lat. Całe życie było przed nimi. A jednak nie zawahali się, by iść na barykady. Cześć ich pamięci.